Wyobraźmy sobie samochód, który przejeżdża trasę z Warszawy do Krakowa z prędkością 40 km na godzinę. A następnie wraca z Krakowa do Warszawy tą samą drogą z prędkością 60 km na godzinę. Jaka jest średnia prędkość całej podróży? Otóż wydawać by się mogło, że tu mamy 40 km na godzinę, tu 60 km na godzinę, to średnio 50 km na godzinę. Otóż okazuje się, że sprawa wcale nie jest taka prosta. Przypomnijmy sobie zatem wzór na prędkość. V równa się S przez T, czyli droga przez czas. Zatem prędkość średnia to będzie cała droga, czyli droga z Warszawy do Krakowa plus droga z Krakowa do Warszawy, podzielona przez czas całkowity. Oba fragmenty drogi są tej samej długości. Zatem, jeśli drogę z Warszawy do Krakowa oznaczymy jako S, to drogę z Krakowa do Warszawy również musimy oznaczyć jako S. Zatem cała droga to będzie dokładnie dwa razy to samo, czyli 2S. Oznaczmy sobie T1 jako czas przebycia drogi z Warszawy do Krakowa, a T2 jako czas przebycia drogi z Krakowa do Warszawy. Teraz przekształćmy wzór na prędkość w ten sposób, aby wyliczyć z niego czas. Zatem T to się równa S przez V, czyli droga przez prędkość. Zatem w naszym przypadku T1 to S przez 40, a T2 to S przez 60. Podstawmy teraz uzyskane wyżej wartości do wzoru na prędkość średnią. Otrzymujemy 2S przez S przez 40 plus S przez 60. Wyciągamy S przed nawias. Skracamy w liczniku i w mianowniku. Zostaje nam 2 przez 1 przez 40 dodać 1 przez 60. Sprowadzamy do wspólnego mianownika. Zostaje nam 2 przez 320 plus 220. Czyli 2 przez 520, czyli 245. Zatem odpowiedź na nasze pytanie to 48 km na godzinę. Czyli widzimy, że średnia prędkość to wcale nie jest 50 km na godzinę, tylko 48 km na godzinę. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.